Nazywam się Tomasz Kamiński, jestem prezesem Automobil Klubu Królewskiego, pochodzę stąd, z Wołomina. No i chciałbym tutaj przedstawić naszą fajną imprezę, która właśnie trwa i się odbywa po raz pierwszy w Wołominie. No i mam nadzieję, że nie po raz ostatni, a na pewno zaporządkuje to fajną współpracę z Urzędem Miasta oraz w ogóle z miastem, z przedsiębiorcami stąd, by móc rozwijać sport samochodowy na etapie amatorskim. No i po prostu kreatywnie też podejść do sprawy związanej z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawieniem świadomości wśród uczestników, czym jest kręcenie kierownicą, no i oczywiście troszeczkę adrenaliny, czyli sportowa rywalizacja na etapie amatorskim, zupełnie amatorskim. Oczywiście w bezpieczny sposób. Oczywiście wszystko jest w bezpieczny sposób, wszystkie trasy są zabezpieczone przez sędziów, impreza jest ubezpieczona, tak więc oczywiście przed imprezą odbywa się odbiór administracyjny i badanie kontrolne, gdzie jest weryfikacja, czy wszyscy uczestnicy spełniają wszelkie wymogi uczestnictwa w takiej imprezie. No oczywiście chuchamy zawsze na zimne i staramy się podejść razy dwa, żeby po prostu wszystko było bezpieczne, a uczestnicy mieli jak najwięcej frajdy i zabawy. Jako Automobil Klub Królewski, jako organizator drugiego rajdu królewskiego, bardzo byśmy chcieli podziękować panu burmistrzowi za pomoc całemu urzędowi miasta oraz wszystkim gospodarzom terenów, na których mogliśmy przeprowadzić imprezę, oraz komendantowi Straży Miejskiej, który wręcz stanął na wysokości zadania i śmiało możemy powiedzieć, że próba pod Urzędem Miejskim była chyba jedną z najlepiej zabezpieczonych, najlepiej zabezpieczonych prób sprawności dla kierowców amatorów, co daje oddźwięk, że naprawdę profesjonalnie podchodzimy wszyscy, także i Urząd Miasta i wszyscy, którzy się przyczyniają do organizacji, że na poważnie podchodzą do tematu i w bezpieczny sposób możemy zorganizować dla tych uczestników zabawę i w pewien sposób też naukę. Dziękujemy.